Mam Różę. Ja mam Komodę. To są dwa koty adoptowane. Koty, które urodziły się na wsi. Koty, które były zaniedbane, wychudzone. Teraz są grube i puszyste i linieją. Nagrywamy ten film w związku z akcją społeczną, którą prowadzimy. Jest to akcja, która nazywa się Z dachu na kanapę. Chodzi o to, aby właśnie adoptować koty, a nie kupować z hodowli. Chodzi o to, aby ratować życie, a nie kupować życie. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na koty, które nie miały łatwej przeszłości, na koty, których życie jest zagrożone, na koty, których na pierwszy rzut oka nikt nie chce, bo są wychudzone, są zaniedbane, są w opłakanym stanie i to może wielu ludzi odstraszać, bądź koty, które właśnie są starsze i też nikt ich nie chce adoptować. Więc dzisiaj właśnie przedstawimy Wam, dlaczego warto uratować takie zwierzę i co tak naprawdę nam to daje. Z dachu na kanapę, czyli chodzi nam przede wszystkim o koty dachowce, czyli zwykłe, pospolite koty, takie jak te, które nie wyróżniają się niczym na pierwszy rzut oka. A tak naprawdę takie koty też mogą doskonale odnaleźć się na salonach, czy w zwykłym domostwie, czy w zwykłym mieszkaniu. To są takie same koty jak te, które mają rodowód. Fakt jest taki, że koty w tym momencie są zadbane, są zdrowe, rosną i tak naprawdę zostało im podarowane życie. Jednemu i drugiemu, ponieważ są to siostrzyczki. Chciałam się powiedzieć Wam o tym, jakie są najczęstsze obawy z adopcją takiego kota. Dlaczego ludzie boją się po prostu adoptować koty. Przede wszystkim jednym takim mitem, który się utarł, jest to, że taka adopcja kosztuje. Problem jest takim, że te koty są jakieś dziwne, chore, zaniedbane. No zaniedbane są, ale właśnie po to je adoptujemy, żeby o nie zadbać jakoś. Też jest takie przekonanie, że koty, które mają już powiedzmy, nie wiem, 5 lat, stają w schroniskach i nie są w ogóle adoptowane, ponieważ ludzie boją się wziąć zwierzę, które jest dorosłe, które ma swoją przyszłość, jakąś historię, a tak naprawdę ten kot pożyje jeszcze wiele, wiele lat. On jest już z góry skazany na to, że nigdy nie dostanie domu, nigdy nie będzie miał rodziny i też warto zwrócić uwagę na to, żeby adoptować nie tylko małe koty. No i właśnie te dorosłe koty... Często ludzie myślą, że po prostu taki dorosły kot, on się nie zasmiluje, on nie będzie takim kochanym kotkiem jak małe kocie, które od razu możemy oswoić. Tylko taki kot wymaga więcej uwagi, wymaga więcej pracy jakby z nim, on więcej czasu zajmie mu to, żeby się przystosować, by zaufać człowiekowi, bo też takie koty właśnie często są po przejściach, ale to nie znaczy, że ten kot nie będzie kochał, nie będzie dawał tej miłości. A dodatkowo właśnie oprócz tej całej kociej miłości dochodzi też to, że mamy satysfakcję, że uratowaliśmy takiemu zwierzęciu życie, więc myślę, że warto to robić, warto rozważać adopcję. Zanim pomyślicie sobie, że chcielibyście mieć jakiegoś kota, najpierw rozejrzyjcie się po schroniskach, po domach tymczasowych, po osobach, które też prywatnie się tym zajmują, które ratują kotła z różnych sytuacji, z różnych miejsc, ratują te koty. I właśnie rozejrzyjcie się i spójrzcie, czy tam nie ma zwierzaka, któremu moglibyście pomóc, któremu moglibyście podarować życie i ocalić jedno istnienie. I takie jedno istnienie będzie z Wami przez wiele, wiele lat, będzie Wam dawać dużo miłości, no i będzie Waszym towarzyszem życia. No. Jeszcze na koniec, żeby Was i poruszyć, to pokażemy Wam, jak koty zmieniają się po adopcji. No, jak wyglądały przed i po. Myślę, że te zdjęcia na Was podziałają, przynajmniej mam taką nadzieję. A tu jest Instagram kotków. I mój. Kotów. I mój też. Kotów. Ja też jestem kotem. Ty nie jesteś, to nie jesteś, tak? Ale nie jesteś kot. Chcesz... Tak, jestem słodsza niż ten kot. Nie umiesz obsługiwać kota. Nie wiem.